uwierzyć, to jest najgorsze, co byś mógł. Osoba, która zna swoją wartość, zna swoją drogę, zna swoje sukcesy, zna popularność, wie, co osiągnęła, w jakim czasie, ile doszła. No, nie dasz chyba sobie wmówić takim ludziom. No przecież z takimi ludźmi to się nawet w dyskusję nie wchodzi. To nie ma najmniejszego problemu. Ja nie czuję jakiejś takiej jednej rzeczy, wiesz, że kurwa, że ktoś do mnie pisze. No właśnie, a czekajcie, bo tutaj, a był mnie to, a jest, zapraszam, zobaczymy, czy też to... Mam nadzieję, że to samo mi powiesz teraz, zapraszam. I zamówiła nowe z polskiego portfula. No chodź, dlaczego się wstydzisz? Powiedziałeś dzisiaj, to raz, to myślę, że dwa razy też powiesz, co? Czy nie, już nie? Twoje życie znów było. Już nie, bo koleżków nie ma, Hermes ci nie pomoże, zapomniałem. Już uciekł. No, no to są właśnie, widzicie, kochani, to są ludzie, którzy mnie chcą obrażać, bo śmieszni są. Ale to nic. Lata twoich nieskrywanych zdrad? Bo ktoś do mnie przychodzi na live i mówi do mnie, że już nie. Chociaż nie mam szansy, że to powie live. Chociaż myślałem, że będzie mnie to miał odwagę pogadać, ale jakoś nie. No i dobra, no. Nic się nie stało, naprawdę nic się nie stało, skarbie. Nasz związek nawet nie, bo słuchajcie, co ja nie mam nawet do niej żalu i szczerze mam to gdzieś. Kochałam. Szczerze, naprawdę mam to gdzieś. Dlaczego? Bo mam inne cele, bo wiem, co osiągnąłem w jakim czasie. Masz. Wpuściłam go, halo? Bo nie miałam nikogo. Obiecuję ci, że to przetrwamy. Nie. Ja chciałam sobie włączyć kamerę, że powiem, jak to... Zostałam upokorzona. Siemanko! Siemanko! Kurwa mać! Ja pierdolę! To wszystko prawda. Ale weź stąd wyjdź. Opisał nas wiernie. Tylko tyle się nauczył się co do wszystkiego, a zwłaszcza co żebyś do... jeszcze nawet to dobrze wymawiał. Dobranoc, pozdrawiam serdecznie. Widzę, że to już nie ta godzina, kochani. Traktowałam tę robotę. To bycie za także nie każdy, kochani, to jest niebezpieczne. My to podbijamy, jak mogę prosić i zapalimy i uciekamy. Ale tak dawna duszę w sobie złość. No dobrze, Maciek, ale o, co to jest? Maciek, co ty masz na sobie? Nie chyba nie jesteś, Maciek, pierwszy dzień w internecie i wiesz, że działalność łączy się z tym, że zawsze masz fanów i hejterów. Nieprawda. Ogólnie dla niego to nie jest wobec normalne, bo wiesz, nieważne, ja z Moniką mam jak idealne są zdjęcia, jak idealne wyszły kolacje dla ciebie i twoich gości. Wiadomo, po to wszystko inne, co robiłem. Trzy kropeczki i jakieś tam banasiksy, hermesy, klary. Roztrwoniłeś to. Miętowe, czy sterny, to nie jest normalne, bo potem zaniedbałeś. To są ewenementy. Kolejnym aktywem, nie mają takich ludzi żony chorych z nienawiści i złośliwych i mściwych, także to może być dla niego nowością, serio. Bo ja nie widzę u innych, żeby mieli tak już złych ludzi. Ludzie mają hejterów, ale nie są aż tacy do nich podli, jak do mnie czy do Moniki swego czasu byli, no. Dlatego wcale mu się nie dziwię, ale to nic, no. Najważniejsze, kochani, żeby nie dać się zastraszyć, ani mieć swoje przekonanie, to ci ludzie odejdą po prostu sami, nie? Zbastują, no. A ja pokazałem wyższe, że mnie to nie rusza, nie boli mnie to wcale, absolutnie. Widzicie, ja widzicie, do mnie to było do samego końca miła, jestem, kurczę, nawet do nich, pozdrowiłem ich. A jak już powiedziałem o nich to, co ja myślę, to w bardzo, myślę, sposób kulturalny, miły i tyle. Nati, a co to za Nati jest? Wszyscy wiedzą. O której rano? No tak rano. Wszyscy wiedzą. Halo, halo, dobry wieczór. No, taka uniwersalna Nati w sobie, to chyba pierwszy raz do ciebie tak wchodzę. Powiedz mi tylko jedną rzecz, bo ja już tak TikTokowi nie ufam ogólnie. To prawda o Monice, że ona nie żyje? Tak. Ja pierdolę. No i zastanawiałam, już to wszystko nie wierzę. Telefony, poczta. A co u ciebie? Co tam? Co słychać? Muszę ci coś powiedzieć. Jak się trzymasz? Wiesz co, no... Już się kolegowaliście chyba, nie? No, znaczy wszystko w porządku. Wiedziała, co dziś wydrukuje Square. Najważniejsze, żeby... Rozumiesz, co cele, mówię? Cele, które sobie postawiam. Co się stało? Żyję wyjazdem też przede wszystkim. Teraz jeszcze chcę tutaj z moimi ludźmi, którzy są za mną. Co się stało? Chodź, ja naprawdę nie wierzę żadne taki ostatni tydzień przed wyjazdem za granicę zrobić. No, no, no.
Okej. Okay. Wiesz, podsumowania jest fajnego. Jest książkę Trumana. Bo wiadomo, no, tam już będzie inaczej. No, tam nie będzie, czasu na... Serio, niby się tej osoby nigdy w życiu na żywo nie widziała, jednak tyle TikToków, co oglądałam, jakoś tak jakoś przykro zrobiło, serio. No serio, wiadomo. Przykro. No. Serio się przykro zrobiło. No pewnie, że tak, no bo to... Ale to coś jej się stało, czy ktoś się coś zrobił? Nie, nie? Nie. No. O nie. Zdrowotnie po prostu. Dosyć tego. No sakra, no to długo miała problemy, czy co? Nie chcę tu dopytywać jakichś większych szczegółów, ale po prostu, no nie wiem, nic w ogóle. Ja chcę też plotkować, wiesz, bo myślę, że nie jestem. Aha, rozumiem, no, to co najlepiej może nie. Potem będę przekręcany, nie? No, rozumiem. Do swojej... Nie muszę skąd dobrej koleżanki, bo tam przyjaciółka, no momentami, ale... No wiadomo, różno bywało mi się lat, ale myślę, że osoba, z którą się zżyłem bardzo długo. No na pewno, słuchaj, w każdej przyjaźni są zły opadnie. Na pewno mogę powiedzieć, ja nie chcę gadać, bo nie chcę być jak inni, że po prostu pracują. No ja sobie to myślę, że nie jestem osobą od tego. Ja jakiś szacunek mam do niej, ja nie będę tutaj na siłę dopowiadał. No, dzięki bardzo, dobranoc, Natka. No, zapraszam, jest do mieszczenia. Następnym razem wejdę, tak się chciałam tylko zapytać, mordeczko. No jasne, pewnie, no kto wejdę następnym razem do kamerce, to się poznamy. No, dobra, trzymaj się, buźka, pa. Dziękuję, Julka. Dobranoc, no, pa, pa. Przepraszam, pani Paley. No to co, kochani, dziękuję pięknie. Dla pani. Urocze. Dobranoc i dziękuję pięknie wszystkim. Nie wiem, o której, kochani. No, stawię sobie już tak na 7 budzik. Myślę, że o 8? Jakbyśmy cudem wyskoczyli, to wskoczymy na nowo i podtrzymamy do północy, mam nadzieję. No, tak, mamo, już kończę. Ona, moja mama się obudziła. Bo popicie się tam, no. Też chcę spać. Dobra, kochani, dziękuję wszystkim. Naprawdę dziękuję bardzo. Dziękuję za wszystko. Dziękuję. Widzimy się rano. Tak myślę, cały tydzień będzie rano, w południe i wieczorem, nie? Może będą dwa partie, ale to zawsze mówię. Nie, do drugiej nie. Koniecznie, bo już moja mama się irytuje. No, ja wiem, ale... No już będę kończyć, no także spoczko. Ale czemu? Znaczy szkoda, no wiecie, no. Ja mam takie... A jasne, to nie jest spać, absolutnie idę. Bo ja mam... Nie, bo ja mam party swoje, w sensie rano się widzimy teraz, końca tygodnia i wieczorami. Nie, ja mam teraz też, wiesz co, załatwiam trochę z samego rana, oski. Ale to zimne. Wiem, pani Paley, ale uczucie zniknie, ciało się przyzwyczaja. Serio? Jak pogadamy jeszcze na Instagramie, zadzwoń do mnie. Nie wszystkim wypadają. Chemia jest. Albo możemy wejść na chwilę na bigo, na 15-20 minut, to wejść na okno. No, tam można... Nie stercz nade mną. Może tam można... Nie. Zaczekasz w poczekalni? Pewnie. Bill. Hej. Zadzwoń do Marii. Dziś na kolację wpadną dzieciaki Amandy. Lubią poczeka Cacciatore. A Maria niech zadzwoni do Pola. No też mają prawdziwe w ogóle pomidorki San Marzano. Mówię, wiesz, przyjmę 14 sekundę, będę minutował z szacunku. Bo już, no, będę lecieć w kimono, ale rano zapraszam. Dobra. No, dzięki bardzo wszystkim, dobranoc. I możemy jeszcze jakieś 20 minut bigo. To Oscar Bates, to pogadamy. No, dobranoc, dziękuję, papa.